W kolejnym odcinku dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny makaron. Makaron w stylu takim azjatyckim. Przepyszny, szybki w wykonaniu. Smak na pewno Was zaskoczy, bo jest lepszy niż z niejednej restauracji, która trudni się właśnie w tego typu daniach. Pamiętajcie, że w tym roku filmy we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 18. Oraz przypominam to jak mantrę, że w tym roku idziemy po 100 tysięcy subskrypcji. Także zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. A w sekcji komentarzy możecie do zasięgu napisać coś fajnego. A teraz już nie przedłużając, do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od nagrzania bardzo mocno patelni. Na patelnię wlewam odrobinę oleju z orzeszków, może być to każdy inny olej tak naprawdę. I na taki gorący olej, na gorącą patelnię wrzucamy 300 g pokrojonej w kostkę piersi z kurczaka, podsmażamy z każdej strony, a w tym czasie zabieramy się za inne składniki. W międzyczasie przygotowujemy makaron, może być to makaron ryżowy, tak jak w moim przypadku, może być to również makaron udon, ramen, czy taki jakby a la zupek chińskich, jednak mi smakuje najbardziej właśnie makaron ryżowy oraz makaron ramen czy udon. Gotujemy na półtwardo z tego względu, że jeszcze taki makaron będziemy przecież podsmażać na patelni z pozostałymi składnikami. Także płuczemy taki makaron później po ugotowaniu, żeby go ostudzić, żeby zaprzestać procesowi gotowania. Teraz go odstawiam i zabieramy się za kolejne składniki. Potrzebować będziemy pieczarki. Im większe, tym lepsze tak naprawdę, bo fajnie będą się prezentować. Fora będziemy potrzebować białą część. Myślę, że taka ilość wystarczy. Oczywiście pozbawiamy jej pierwszej warstwy. Przekrawamy jeszcze raz na pół. Ponownie i kroimy w paseczki. Por pokrojony. Zabieramy się następnie za paprykę. Jak już mnie znacie, to wiecie, że będę ją filetował właśnie w ten sposób. Czyli pozbywam się gniazda nasiennego oraz białych błonek właśnie przy pomocy takiego właśnie sposobu krojenia. I również kroimy taką papryczkę w paski. W kolejnym kroku zabieramy się za pieczarki. Odkrawam nóżkę. Oczywiście też ją zużyjemy. A samą już pieczarkę kroję w plasterki. Powiedziałem, że im większa, tym lepsza, ponieważ będzie to fajnie wyglądać, fajnie się to wszystko będzie prezentować. Ta pieczarka, ten grzyb będzie dosyć mocno wyraźny. I o to właśnie chodzi. Nie tylko o to, żeby smakowało, ale i fajnie wyglądało. A taki grzyb może robić również za dekorację. Następnie potrzebować będziemy jakiegoś elementu, który fajnie będzie nam chrupał, także te składniki przesuwamy na bok i wspomniana wcześniej marchewka. Odkrawamy tutaj kawałek, który będzie nam potrzebny. Myślę, że pół marchwi w zupełności na takie dwie porcyjki wystarczy, bo przygotowuję danie tylko dla dwóch osób. Także jeżeli chcecie więcej, musicie pomnożyć odpowiednio wszystkie składniki. Marchewka na pół, 2-3 mm takie płatki i następnie również paski z francuskiego julienne, czyli na zapałkę. Dwa ząbki w zupełności powinny wystarczyć. I obrany czosnek zgniatamy i siekamy. Kurczak jest już przepięknie podsmażony. Sami zobaczcie, jakiego nabrał koloru. Wszystko strzela, jest gorące.
Wrzucamy w pierwszej kolejności czosnek, dosłownie kilkanaście sekund. Musimy go tak poprzerzucać po patelni. On odda teraz bardzo, bardzo dużo smaku i aromatu. I od razu dorzucamy pozostałe przed chwilą pokrojone warzywa. Wszystko od razu traktujemy sosem rybnym, około 2 łyżeczek oraz sosem sojowym, również dosyć sporo. Na samym początku proponuję również dodać biały pieprz. On nada tutaj fajnego aromatu, nie za dużo, on jest w mojej opinii ostrzejszy od tego klasycznego czarnego, jakiego pewnie w głównej mierze używacie. Wszystko to musimy teraz podsmażyć, poddusić przez około 10 minut. Możecie to przykryć wszystko. W kolejnym kroku zabieramy się za imbir. On nada niezwykłego, takiego charakterystycznego, azjatyckiego, cytrusowego aromatu. Jest on niezbędny w takich daniach, około 2 cm. Ścieramy na tarce. Starty imbir wrzucamy na patelnię. Wszystkie warzywka są już miękkie. Kurczak też jest jak najbardziej w porządku. Mieszamy. Niech to jeszcze się przez dosłownie kilka sekund poprzegryza. Imbir złapie temperatury. Odda tutaj dużo aromatu. Puszczą jego olejki. I tak to, moi drodzy, na razie wygląda. I teraz tak naprawdę ostatni składnik, który tutaj dorzucimy, to masło, ale nie takie zwykłe, tylko masło orzechowe. 2 takie stołowe łyżki tutaj muszą się znaleźć. Mieszamy, aż masło się nie rozpuści i połączy z pozostałymi składnikami. Można dolać odrobinę wody. Na patelnię trafia makaron. I mieszamy, aż makaron połączy się z całym tym. Całość jeszcze delikatnie posypuję sezamem, żeby poczuć się jeszcze bardziej azjatycko. Pałeczki. Troszkę trzeba się... Żeby poczuć się bardziej azjatycko, jeszcze pałeczki. I tak to, moi drodzy, prezentuje się mój taki szybki, delikatnie oczywiście spolszczony makaron. Makaron po azjatycku, a la po azjatycku. Także żebyście się nie czepiali sekcji komentarzy, jest to a la po azjatycku makaron, ale myślę, że każdy ma takie składniki albo nie są trudno dostępne, żeby je kupić. Oczywiście można kombinować tutaj z jakąś trawą cytrynową, z jakimiś azjatyckimi grzybami. Jak najbardziej, jeżeli macie dostęp do takich składników, no to szalejcie w kuchni i próbujcie nowych smaków. Ja lecę zajadać, Wam życzę wszystkiego dobrego, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Pamiętajcie, że w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 18 będzie, jest dostępny nowy film na kanale. Idziemy w tym roku po 100 tysięcy subskrypcji, także każdy komentarz, łapka w górę i subskrypcja poszerza mi zasięgi. Z Was to oczywiście nie kosztuje, a mi może pomóc, także lecimy po 100. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.